Szefmon. Skrócony proces rekrutacyjny do wojska. Mariusz Błaszczak. Uprościliśmy proces rekrutacyjny do wojska. Uprościliśmy i skróciliśmy proces rekrutacji do Wojska Polskiego. Funkcjonuje już portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl, poinformował w środę 2 września, szef MON Mariusz Błaszczak. Błaszczak podkreślał w środę na konferencji prasowej wagę zwiększenia liczebności wojsk. W tym kontekście, jak mówił, bardzo ważny jest proces rekrutacji. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to, aby służyć w Wojsku Polskim, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji, mówił. Dlatego wojsko znacząco uprościło i skróciło proces rekrutacji, dodał. Szef MON poinformował ponadto, że rozpoczął funkcjonowanie nowy portal rekrutacyjny, zostanzolnierzem.pl. Dodał, że rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem także zostaną przyspieszone i potrwają maksymalnie 1 lub 2 dni. Wszystkie te formalności będą prowadzone w wojskowych centrach rekrutacyjnych. To zmiana podejścia, zmiana filozofii polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszone, będą skoncentrowane w jednym miejscu, w wojskowym centrum rekrutacyjnym, mówił Błaszczak. Szef MON poinformował, że skrócone zostanie i zintensyfikowane szkolenie podstawowe, które potrwa 28 dni, a zajęcia będą odbywały się także w soboty. Jak dodał, w trakcie szkolenia będą wykorzystywane także metody e-learningowe, na przykład podczas nauki regulaminu wojskowego. To jest ta formuła, to jest ta zmiana, która spowoduje znaczne przyspieszenie i ułatwienie przystępowania do Wojska Polskiego, stwierdził Błaszczak.